They're coming. Tonight, we have vengeance. Witam was wszystkich, moi mili, z tej strony Kaldern. Pragnę was zaprosić do mojego najnowszego i przez niektórych dosyć długo wyczekiwanego projektu, a mianowicie chodzi mi oczywiście o Dragon Age 2. Ale spytacie się mnie w takim wypadku, po co ten filmik? Już wam mówię, organizowany jest oczywiście konkurs przeze mnie we współpracy z portalem Cuda TEDAS, w którym do wygrania są cenne nagrody. Jakie się pytacie mnie? No już wam mówię. Dla tych, co lubią sobie poczytać i dla tych, co lubią uniwersum Crysisa, po pierwsze książka Crysis Eskalacja, ufundowane przez wydawnictwo Insinis. Mam nadzieję, że dosyć dobrze wymówiłem nazwę. A drugą nagrodą coś dla fanów trylogii Mass Effecta, bądź też gier z uniwersum właśnie Dragon Age'a, chcących poszerzyć trochę swoją wiedzę pobawić się w nieco więcej przygód, ufundowane przez EA Polska 1600 BioWare Pointów. Ale co zrobić, żeby wygrać owe nagrody? Sprawa jest dosyć prosta. Musicie uważnie śledzić filmy z serii Let's Play Dragon Age 2, ponieważ w nie będą wtopione literki poszczególnego hasła, które to wy oczywiście będziecie musieli ułożyć i potem przesłać na odpowiedni adres, który jest podany w opisie filmu. Konkurs będzie trwał od dzisiaj, czyli od opublikowania pierwszego odcinka z serii Dragon Age 2 do 20 maja. Potem będzie tydzień czasu, aż jury wybierze dwójkę szczęśliwców, do których powędrują dwie nagrody i na tym konkurs dobiegnie końca. Mam nadzieję, że wszystkie informacje udało mi się przekazać i zawrzeć w tym oto filmiku, ale na wszelki wypadek wszystkie informacje również będą podane w opisie filmu. Nie rozgaduję się więcej, tylko pozostaje mi was zaprosić właśnie na Let's Play Dragon Age 2. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i oglądajcie i wypatrujcie poszczególnych liter. Zapraszam. I witam was ponownie, tym razem, tak jak widzicie zapewne już z samej gry Dragon Age 2. Wybaczcie mi, ale wykonam szybko synchronizację, czyli dół, góra, dół, góra, dół. I powinno to wystarczyć, aby zsynchronizować mój głos z grą. I tak, o samej grze nie będę się rozpowiadał, jest to oczywiście kontynuacja pierwszej części gry Dragon Age Początek, którą możecie to, jeśli ktoś nie widział, prześledzić na moim kanale, bądź właśnie na kanale Cuda TEDAS. Szybka również informacja co do dodatków i do zawartości do pobrania. Posiadam wszystkie dodatki, jakie zostały wypuszczone do Dragon Age 2, w tym bardzo rzadkie, udostępnione dosyć niedawno, jeśli patrząc na czas, bo dokładnie to było chyba 6 grudnia, dokładnie w moje urodziny, BioWare udostępniło wszystkie pomniejsze dodatki ze sprzętem, jakie były wypuszczane w formie bonusów do różnych zamówień. Chodzi tu przeważnie o sprzęt, bronie, pierścienie i tak dalej. A mam na myśli symbol rodowy Hołka. I były jeszcze dwie jakieś
dwa jakieś pierścienie, jakieś dwa przedmioty. Wiem, że na pewno symbol rodowy Hołka tam należał. Ale dobra, nieważne. W każdym bądź razie posiadam właśnie wszystkie te pomniejsze dodatki. Tak samo właśnie dziedzictwo, czyli dodatkową przygodę. Znak zabójcy również, które oczywiście przejdziemy, ponieważ one są bardzo ładnie wtopione w główną kampanię. No i dodatki, które mam po dzięki odblokowaniu, nie wiem, przeróżnych rzeczy, takie jak w grze Dragon Age Legends, która już niestety została wykasowana. Amulet popiołów, który miałem dodany z racji tego, że zamawiałem na przykład grę w Gramie, w Gram.pl w sklepie. Tak więc, no, posiadam wszystko oprócz zbroi Sir Isaaca, ponieważ ją się dostawało tylko i wyłącznie, jeśli miało się kod z gry Dead Space 2. Ale tak to ja posiadam wszystkie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dodatki. Szybka prezentacja ustawień graficznych. Wszystko na maksa, jak zapewne zdążyliście zauważyć. Dodatkowo korzystam z modu, który usprawnia nieco grafikę do bardzo wysokiej, do wyższej rozdzielczości niż ta, która jest dostępna przy ściągnięciu tekstur wysokiej rozdzielczości od BioWare. Niestety ten mod jeszcze nie jest dokończony, on usprawnia wiele rzeczy, podnosi rozdzielczość wielu rzeczy, ale nie wszystkich. Poszczególne pozostałe części tego moda będą udostępniane z czasem. Jeśli takowe się ujawnią, to ja ukażą, to ja zaraz je doinstaluję. Ale dobra, nie zwlekając, oczywiście nowa gra. I zostawiam was pierwszym filmikiem. Wybierzemy sobie jeszcze tylko klasę. Oczywiście w pierwszej części, jak zapewne pamiętacie, grałem tarczownikiem. Gdy zaczynałem Dragon Age 2 kręcić na poprzednim kanale, grałem magiem i zostanę przy tym wyborze, jako że mag jest chyba najciekawszą, moim zdaniem, przynajmniej klasą w drugiej części. W pierwszej za to był najmniej ciekawą, najbardziej mdłą. A więc dobra, potwierdzam. I teraz zostawiam was z pierwszym filmikiem. Okej, my jesteśmy już w grze, ale ja oczywiście nie zrobiłem jednego najważniejszego, czyli nie przyciszyłem
dźwięku w grze. Okej. I będziemy kontynuowali naszą pierwszą rozwałkę z mrocznymi pomiotami, ale dosyć łatwo będą padały. Dysponujemy pierwszym zaklęciem, dostaliśmy właśnie drugie, czyli kulę ognistą. Ten pierwszy etap rozgrywki można uznać za dosyć prosty samouczek, aby ogarnąć mniej więcej sterowanie. I nauczyć się, co z czym się je. Okej. No dobra, trochę ich tu się nam namnożyło, ale dostaliśmy również nowe zaklęcia, które zdecydowanie nam się przydadzą. Okej, wykorzystamy sobie stożek zimna, który zmienił się od czasów pierwszej części Dragon Age'a. Kula ognia również nieco uległa zmianie. Zresztą wszystkie zaklęcia uległy drastycznym zmianom. Walka stała się bardziej intensywna. Ale to już zapewne zdążyliście zauważyć. Okej, mamy pierwszego ogra na naszej drodze. Pokonanie go nie będzie raczej stanowiło zbyt dużego wyzwania. Położymy przy okazji jeszcze troszkę pomiotów. No i to by było na tyle. Dokładnie tak, dopiero teraz przechodzimy do tworzenia postaci. I tak, jeśli chodzi o twarz, zostanę przy podstawowej, tylko dodam sobie to maźnięcie na nosie. Nic nie będę zmieniał w nim, ponieważ podstawowa twarz mi się podoba. Tak samo jest w przypadku Mass Effecta. Ci, którzy śledzą mnie od dłuższego czasu na YouTubie, dobrze wiedzą o tym. Imię zostawimy Garrett, albo... A, może być w sumie... Kaldern. Czemu by nie? W pierwszej części wszakże był Misiek, teraz będzie Kaldern.
I tak, eksportujemy oczywiście zapisy z pierwszej części Dragon Age'a. Ja tych save'ów nie posiadałem. Skorzystałem tak więc z programu do generowania save'ów. Oczywiście tu mam postacie, którymi tam zacząłem sobie grać, ale nie dokończyłem jeszcze nimi gry, tak więc skorzystam z save'a właśnie generowanego. Wybierz postać. I streszczenie fabularne. Czyli Connor został ocalony. Starałem się odtworzyć wszystkie moje decyzje z pierwszej części mniej więcej tak jak je wykonywałem, tak jak je robiłem, czyli Connor został ocalony, magowie zostali zwerbowani do armii, Dalijczycy zostali zwerbowani do armii, Baelen włada Orzammarem. Kowadło pustki zostało odzyskane, oczywiście, Loghain został szarym strażnikiem, Anora jest królową Ferelden'u. Strażnik przystąpił do mrocznego rytuału z Morrigan, strażnik zabił arcydemona, Amaranth został ocalony przed napaścią mrocznych pomiotów, architekt żyje, twierdza strażników została odzyskana, Shale została odkryta, zwłoki króla Kaelana zostały spalone, strażnik razem z Morrigan wkroczył w zwierciadło Eluvien. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje wybory z pierwszej części Dragon Age'a. No tak jak mówię, mam nadzieję, że poukładałem wszystko mniej więcej tak, jak było. A jeśli nie, no to mówi się już trudno. Potwierdzamy oczywiście, gratulacje, udało się zaimportować zapisane stany gry. I nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć już normalną, prawdziwą historię, a nie zmyśloną przez Warika, prawdziwą historię Dragon Age'a 2. Oczywiście normalny poziom trudności. Dokładnie tak, oczywiście, jako że Hawk jest najstarszym z rodzeństwa, no cóż, będziemy dowodzili. Dostaliśmy również swojego ogara, swojego psiaka. Aktualizują nam się również nowe zadania. Nowe zadania, które mówią nam głównie o nowym sprzęcie czekającym w naszej kryjówce, której aktualnie nie posiadamy. Niech no zerknę na postać, zdolności. Co ja tu posiadam? 0-0. Aha, czyli nic chwilowo. No, teraz dostaliśmy level, więc będziemy mogli się zaopatrzyć w jakieś nowe zdolności. Oczywiście najpierw atrybuty ciągniemy w magię na początku.
zdolności oczywiście magia żywiołów. Ja wam pokażę, jak stworzyć, moim zdaniem, najlepszy chyba rodzaj maga, jakiego można stworzyć. Czyli taki, który ma duży damage i taki, który posiada dużą kontrolę nad terenem. Tak, by sprowadzić wszystkich, większość przeciwników w jedno miejsce, po czym uderzyć kulami ognia, deszczem ognia i innymi właśnie masowymi zdolnościami. Tak, by szybko po prostu ich wykończyć. Tak więc zaczynamy na początku od magii żywiołów, kule ognia standardowo. Oczywiście nie mówię, że mój build jest najlepszy czy coś, ale moim zdaniem jest bardzo dobry. I tak, posiadamy zwykły kostur, zdobyliśmy kostur wolnego człowieka, który jest lepszy, niech no tylko spojrzę. Ogień zimno, no dobra, w sumie nie ma znaczenia, zostaniemy przy tym aktualnie. Nam coś zostało? Nie, nic na szczęście, czyli ruszamy. No właśnie, czyli teraz padł pomysł udania się do Kirkwall. No, dosyć szybko i sprawnie poszło wyeliminowanie tej grupki, ale widzimy, że inne osoby mają pewne problemy. Okej, czyli oczywiście musimy im pomóc. Wśród tej dwójki jest Avelina, nasza przyszła towarzyszka, która będzie należała do mojej głównej drużyny. Będzie moim tankiem. Okej, udało się. No czego takiego naucza?
Okej, okay, i zyskaliśmy nowego towarzysza. Wcześniej wspomnianą przeze mnie Adelinę. Dodamy poziom również naszemu rodzeństwu. Bo towarzyszami ich można... W sumie są naszymi towarzyszami, ale również rodzeństwem naszego bohatera. Okej, okay. No to ruszamy. Tak, jeszcze trzeba przeszukać truchła po pomiotach. Nigdy nie wiadomo, co tam się znajdzie, a już na pewno zawsze się przydadzą miksturki, które aktualnie przy nich leżą. To chyba wszystkie. Patrzcie, jeszcze pojawiają nam się zadania z dodatkowymi przedmiotami. Od tyłu? A tak, jednak ktoś jeszcze tam z tyłu stara się nam zrobić krzywdę i na nowo z przodu. Okej, kolejne 450 punktów doświadczenia za wyeliminowanie tej grupki. Jeszcze połowa i będziemy mieli kolejny level. Na szczęście level na początku bije się dosyć szybko. Później jest już gorzej. Dobra. A znowu od tyłu. Zewsząd wyłażą. Ale dobra, jeśli chodzi o mod, który zainstalowałem, zwróćcie uwagę na skały, które wyglądają znacznie lepiej niż w pierwowzorze. Z tego co pamiętam, skały były chyba jedną z rzeczy, które w tym modzie właśnie były ulepszone. No, zdobyłem jakiś pierścionek, nie mam pierścionka, więc... Więc z przyjemnością skorzystam. 3 do obrażeń fizycznych, no to nie dla nas. Dla Carvera. No i ruszamy dalej przed siebie. Widzę tutaj coś się świeci. Kolejne miksturki zawsze się przydadzą. I kolejne pomioty. Tam widzę również emisariusza, którym zająć trzeba się na samym początku. Przypomnę tylko, że emisariusze rzucają zaklęcia, więc oni są po prostu magami, którzy mogą nam zaszkodzić w znacznym stopniu. Okej, z tyłu oczywiście jeszcze. Kolejna grupka z przodu. No, i tak jak mówiłem, jest kolejny. Jest kolejny poziom. Oczywiście go dodamy. Pakujemy cały czas w magię na początku. Piromancja. Na razie sobie podarujemy, chociaż znacznie by zwiększyła obrażenia od kuli ognia. Idziemy w uścisk zimy. To jest coś w rodzaju pocisku mrozu, który zamraża przeciwników. Bardzo silny czar moim zdaniem. Avelinę na początku upakujemy w siłę. Potem pakujemy jej w kondycję. Jako że ona będzie tankiem, musi być bardzo żywotna. Pamiętamy o tym. Broni tarczy rozwijamy jej również w pierwszej kolejności, czyli cios tarczą na wstępie. O, przed nami martwy uchodźca. Trochę miksturek przy nim. Bardzo dobrze.
Łusza Korkari, czyli księga, w której znaleźliśmy pewne informacje, a za znajdywanie różnych informacji oczywiście dostajemy niewielką ilość doświadczenia. Bethany jest również magią, więc rozwijamy ją mniej więcej tak samo jak naszego bohatera. Kiedy już mamy kulę ognia i uściśliśmy, wtedy dopiero dodajemy piromancję. Carver siła, ponieważ on jest czystym DPS-em, nie będzie nosił tarczy. Można mu dodać ze dwa poziomy w kondycję, ale to dopiero później. Siła jest dla niego priorytetem. Oczywiście w broń dwuręczną, jako że on jest wojownikiem posługującym się mieczami dwuręcznymi i wszelaką bronią dwuręczną. Kufer, którego nie otworzę, ponieważ nie jestem łotrzykiem, a nie powstał do Dragon Age 2 żaden mod, który umożliwiałby wyważanie skrzynek, z tego co się orientuję. No i minimapka wskazuje nam, że jesteśmy u celu. No i to tu, panie, oznacza tylko jedno, dokładnie tak. Po raz kolejny walka z ogrem. No tak, Bethany została od razu wyeliminowana. Wow, wow. Nie zauważyłem szarży. Dlatego też nie dysponujemy jednym z członków drużyny. Musimy sobie jakoś poradzić bez niej. Udało się. Ogr leży. Pozostało nam do wyeliminowania już tylko pomioty. Które zakochały się we mnie najwidoczniej. Cały czas zwracamy uwagę na poziom zdrowia naszych towarzyszy, jak i nasz. Okej. Dobra, udało się. Oczywiście wszystko na nas jest zrzucane, jakbyśmy mieli na to jakiś wpływ. No dobra, czyli tak, kolejna grupa mrocznych pomiotów do zabicia. Aj, za dużo ich, za dużo. Thank you.
No i tak, przed naszymi oczami, przed nami ogólnie staje Flemeth, którą pamiętamy zapewne z pierwszej części. Zapewne również, jak pamiętacie, nasz bohater w pierwszej części zabija Flemeth. Ale ja tylko przypomnę, że aktualnie wydarzenia, które się dzieją w Dragon Age'u, czyli to, co teraz widzicie, dzieje się jeszcze przed zakończeniem Dragon Age'a, jeszcze w trakcie, gdy Dragon Age początek miał miejsce i Flemeth jeszcze żyła. Ale czy choć główny bohater w pierwszej części, czyli my, zabiliśmy ją, czy rzeczywiście udało nam się ją uśmiercić? No, na to będziecie musieli jeszcze poczekać, jeśli chcecie poznać odpowiedź. No cóż, ona powiedziała, że mamy gadane jak na maga. Z tego, co mi się wydaje, tacy magowie długo nie udaje się pożyć takim magom. No, w naszym przypadku mam nadzieję, że będzie wyglądało to troszkę inaczej. Bardzo dużo mamy ze sobą wspólnego.
No, dokładnie tak. W jego twarzy można wywnioskować, że zaraza już krąży w jego żyłach. Dokładnie tak, czyli mowa o Alistarze i naszym szarym strażniku z pierwszej części.
Okej, okay. W takim wypadku udało nam się dotrzeć do Kirkwall, miasta łańcuchów. I tak jak nagrywałem Dragon Age 2 za pierwszym razem i skończyłem dokładnie w tym miejscu, no, dokładnie postąpię tak samo jak poprzednio, czyli zakończę nagrywanie pierwszego odcinka właśnie tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli tak, to zachęcam do subskrybowania, komentowania i mam nadzieję, że znaleźliście gdzieś tam tą pierwszą literkę hasła, które macie zebrać. Nie zapomnijcie o tym. A ja się żegnam i do usłyszenia w następnych odcinkach serii Dragon Age 2. Trzymajcie się i do usłyszenia.